Witajcie. Zaczynamy serię wykładów o Duchu Świętym. Zachęcam Was do korzystania z podręcznika. Podręcznik wydaliśmy w formie książki, która poszerza informacje zawarte w tym poselstwie. Dlaczego jest to aż tak ważne? Rozważanie wzmacnia nas w wierze i w Słowie Bożym. Zarówno rozważania, jak i podręcznik zostały tak przygotowane, aby rozbudzić Waszą wiarę i pobudzić Was do zagłębienia się w ten niezwykle ważny temat. Spośród Trójcy jedynie Duch Święty przebywa na ziemi. To On objawia, otacza chwałą i uwielbia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej znamy Jezusa. Zdobądź więc podręcznik i utrwalaj w swoim sercu Słowo Boże, które usłyszysz na tych wykładach, byś mógł zacząć wspaniałą podróż życia w relacji z Duchem Świętym. Mam nadzieję, że wykłady się Wam spodobają. Niech Bóg Was błogosławi. Znajdujemy się w Palmer Lake, Colorado i cieszę się, że są z nami nasi współpracownicy. Wyczuwam w Was głód. Czuję się, jakby ktoś przystawił do mnie zawór ssący. To niesamowite. Jesteście wspaniali. Lubię na Was patrzeć, gdyż jesteście pełni Ducha Świętego. Dlatego też jesteście tak wspaniali. Amen. Będę mówił o Duchu Świętym i chciałbym Wam coś zdradzić. Ostatnie tygodnie były dla mnie naprawdę niesamowite. Zaczęło się to około miesiąca temu. Pościłem i poczułem, że Duch Święty powiedział do mnie: przeczytaj Dzieje Apostolskie. Powiedziałem: dobrze. Czytając Dzieje Apostolskie poprzedniego razu, byłem pod wrażeniem apostoła Pawła. Z jakiegoś powodu został powołany, aby głosić Ewangelię poganom. W każdym mieście udawał się najpierw do synagogi, do żydowskich rodaków. W rezultacie miał kłopoty, a największe z nich spowodowali właśnie Żydzi. Bóg powiedział do mnie: trzymaj się tego, do czego cię powołałem. Jeśli zaś wyjdziesz poza to, to napotkasz kłopoty. Tym razem, gdy czytałem Dzieje Apostolskie, byłem zaskoczony swoimi odkryciami. Zauważyłem, że od samego początku apostołowie, liderzy i wierzący w Dziejach Apostolskich bardzo mocno polegali na osobie Ducha Świętego. Często mówili o Duchu Świętym. Widać to wszędzie, na każdym miejscu. Zrozumiałem, że był on ważny w ich życiu i we wszystkim, co robili. Posłuchajcie fragmentów z Dziejów Apostolskich, a to nie wszystkie relacje. Czytamy w nich: a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty. Czytamy: i powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł. I powstał jeden z nich, natchniony przez Ducha, że nastanie głód. Wysłani przez Ducha Świętego. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Paweł był napierany w duchu i świadczył. Postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię. Duch Święty w każdym mieście upewnia: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Was Duch Święty ustanowił biskupami. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Okłamałeś Ducha Świętego. Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Widzicie, jak wiele mówili o Duchu Świętym? Myślę więc, chwileczkę, nie widzę tego w dzisiejszych czasach. Dlaczego o Nim nie mówimy? Zapewniam Was w tym miejscu, że po pierwsze, nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego. Bez Niego chrześcijaństwo staje się suche, monotonne i doczesne. Bez Ducha Świętego Kościół staje się klubem towarzyskim lub religijną instytucją.
Bez Ducha Świętego nie ma miłości, bez Ducha Świętego nie ma objawienia. Nawet Pismo Święte bez Ducha Świętego staje się śmiercionośne, gdyż w drugim liście do Koryntian 3:6 czytamy: litera zabija, duch zaś ożywia. Bez Ducha Świętego nie ma wizji, bez Ducha Świętego nie ma radości, bez Ducha Świętego nie ma pokoju, bez Ducha Świętego nie ma wolności. Paweł w drugim liście do Koryntian 3:17 napisał: a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Chwileczkę. Gdzie jest Duch Pański? Jest wszechobecny. Jest wszędzie. Musimy dobrze zrozumieć znaczenie tych słów. Ten werset lepiej brzmi w innym przekładzie. Gdziekolwiek jest Duch Pański, tam jest wolność. Nie pozwala mu się być panem. Co znaczy pan? Ktoś, kto rządzi. Nie w każdym domu, życiu chrześcijańskim, kościele pozwala mu się być panem. Tam, gdzie nie może być panem, tam nie ma wolności. Stajesz się pusty, tracisz radość, odpoczynek, brakuje ci pasji do życia. Mam 50 kilka lat. Nie wierzę, że to powiedziałem. Wciąż mam tę samą pasję w życiu, jak w chwili napełnienia Duchem Świętym, gdy miałem 19 lat, w czerwcu 1979 roku. Teraz wiecie, ile mam lat. W tym wykładzie zamierzam przedstawić wam osobę Ducha Świętego. Można by wiele o nim pisać, mógłbym nauczać o nim tygodniami. Czy wydaje wam się, że opowiem wam wszystko o Lisie Bevere na 4 sesjach? Nie ma mowy. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat i zapewniam was, nieustannie poznaję jej osobowość i zwyczaje każdego dnia. I nie jesteśmy w stanie opowiedzieć wam o niej wszystkiego na 4 sesjach. Mógłbym wam ją przedstawić. Mógłbym wam powiedzieć, jak się z nią skontaktować, jak rozmawiać, słuchać, pracować. Ale nawet wtedy nie powiem wam o niej wszystkiego. Jeżeli oczekujecie, że powiem wam wszystko o Duchu Świętym na tych sesjach, to rozczarujecie się. Lisę znam od 30 lat, a on jest wieczny. Jest trochę starszy od Lizy. Wszyscy chrześcijanie popełniają ogromny błąd. Zamiast najpierw osobiście poznać Ducha Świętego, próbują studiować i starają się zrozumieć Jego działanie. Robiąc to, popełniają ogromny błąd. To bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że Duch Święty jest osobą nieskończenie świętą, mądrą i potężną, a zarazem niesamowicie czułą, wrażliwą i pełną współczucia, godną naszej miłości, uwielbienia, wiary, poświęcenia i całkowitego poddania. A może Duch Święty to zaledwie działanie Boga? Boska, mistyczna moc, coś w rodzaju przyjaznego duszka, który stoi za szczytnymi uczynkami. Taki pogląd jest prymitywny, płytki, a nawet nosi znamiona kultu. Gdy tak wierzymy, to otwieramy się na duchową pychę, ponieważ uważamy się za chrześcijan lepszej kategorii i patrzymy na innych z góry. Jeśli zrozumiemy Go jako nieskończonego w majestacie, chwale, splendorze, mocy, mądrości i świętości, że jako osoba zgodził się z Ojcem i Synem przyjść i uczynić sobie w nas dom i zmienić nasze życie, to skłonimy się przed Nim i będziemy pokorni. Ludzie, którzy postrzegają Boga jako działanie, jako boski byt, wciąż powtarzają: chcę więcej Ducha Świętego. Ludzie, którzy rozumieją Go jako wspaniałą, a zarazem potężną osobę, powiedzą:
Jak mogę dać mu więcej siebie? Nie obnoś się wokół z duchową pychą, dlatego że czujesz, że masz więcej od innych. Powiedz, jak mogę dać wspaniałemu Stwórcy więcej i więcej? Czy możecie powiedzieć amen? Niektórzy ludzie postrzegają Ducha Bożego jako zaledwie oddziaływanie, a nie osobę, dlatego też odnoszą się do Niego jako do rzeczy. Wiecie, Duch to... powiedzą. Gdybym otrzymywał dolara za każdym razem, gdy słyszałem takie stwierdzenie, dolar za każdym razem, gdy słyszałem wzmiankę o Duchu Świętym w formie bezosobowej, byłbym bardzo bogaty. Wielu postrzega Ducha Świętego jako ideę, a przecież On jest najświętszy i pragnie być ich najbliższym przyjacielem. Gdyby ludzie rozważali Pismo Święte, czytali je częściej, to zrozumieliby, że Duch Święty ma umysł. List do Rzymian 8:27 mówi o umyśle Ducha. Ma również wolę. W pierwszym liście do Koryntian 12:11 czytamy, że udziela swoich darów każdemu jak chce. Ma emocje, takie jak miłość i radość. W liście do Rzymian 15, Galacjan 5:22 i Efezjan 4:30 czytamy, że można go zasmucić. On pociesza, on mówi. W liście do Hebrajczyków 3:11 czytamy nawet, że mówi wyraźnie. W pierwszym liście do Tymoteusza 4:1 czytamy, że on uczy. Nie znam głupich nauczycieli, a wy? Nauczyciele to ludzie, którzy się komunikują, czyż nie? Można go zasmucić. Może zostać zasmucony. List do Efezjan 4:30. Można go znieważyć. List do Hebrajczyków 10:29. Można mu się sprzeciwić. Dzieje apostolskie 7:51. Można go okłamać. Dzieje apostolskie 5. Nasze pierwsze skojarzenie z Duchem Świętym? Gołąb! Dlaczego? Ponieważ w czterech Ewangeliach czytamy, że Duch Święty stąpił na Jezusa jak gołębica. Chciałbym wam coś powiedzieć. Czyż nie mówimy, ona jest szybka jak wiatr lub on jest silny jak wół? Czy to znaczy, że ona jest wiatrem, a on czteronożnym zwierzęciem? Oczywiście, że nie. Niektórzy powiedzą, tak, John, ale on został przedstawiony jako ogień przed Bożym tronem. W Biblii jest również napisane, i widziałem pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. W taki sposób Jan opisał Jezusa. Jezus nie jest z pewnością zwierzęciem. Jezus nie jest barankiem, tak jak Duch Święty nie jest jakimś mistycznym ogniem przed Bożym tronem. Rozumiecie? Kim więc jest Duch Święty? Jest trzecią osobą Trójcy. W Księdze Rodzaju 1:26 czytamy, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Bóg nie powiedział, uczynię człowieka. Uczyńmy człowieka. W Dziejach Apostolskich 10:38 Ojciec, Syn i Duch Święty zostali wyraźnie przedstawieni. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła. Bóg, Ojciec namaszcza Jezusa Duchem Świętym. Widać tu trzy osoby. Gdy Jezus został ochrzczony nad Jordanem, tych troje objawiało się jako trzy różne osoby. Mamy Jezusa, który został ochrzczony przez Jana. Gdy wyszedł z wody, Duch spoczął na nim jak gołębica, a Bóg Ojciec przemówił z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wyraźnie widzimy tu trzy osoby, lecz wciąż jeden Bóg. W Księdze Powtórzonego Prawa 6:4 czytamy, słuchaj Izraelu, Jahwe, nasz Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu, nasz Bóg jest jeden. Spójrzmy do listu do Rzymian 3:30, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi. List Jakuba 2:19, ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Woda jest dobrym przykładem, który pomoże wam to zrozumieć. Jak wiecie, woda przybiera trzy różne stany skupienia. Mamy parę, ciecz i postać stałą, czyli lód. Wszystkie trzymają wciąż dokładnie tę samą postać molekularną. Trzy różne formy, a wciąż to jest to samo. Tak jest. Ojciec, Syn i Duch Święty. Czy chciałbyś usłyszeć więcej nauczania Johna Elizy Bevier? Jeśli znasz język inny niż angielski, udaj się na cloudlibrary.org. Wybierz swój język.
Wybierz inny materiał z obszernej biblioteki. E-booki, cykle wykładów, poselstwa, wideo i audio. Zarejestruj się, aby otrzymać aktualności o nowych zasobach. Więcej na cloudlibrary.org. Duch jest pierwszą osobą Trójcy, która pojawia się w Biblii. Księga Rodzaju 1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, co czytamy w wersie 2. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Pojawia się w Księdze Rodzaju 1:2. Kim więc jest Duch Święty? Musimy o to spytać. Jest najbardziej niesamowitą, piękną, cudowną, miłą, czułą, wrażliwą, potężną osobą na całej ziemi. Może powiesz, John, na całej ziemi? Odpowiem, o tak, na całej ziemi. Musicie zrozumieć, że Ojca nie ma na ziemi, jest na tronie w niebie. Jezusa nie ma na ziemi. Wciąż słyszę, jak ludzie mówią, Jezus jest w moim sercu. On siedzi po prawicy Bożej, a anioł wyjaśnił to dokładnie w Dziejach Apostolskich 1:9-11. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Innymi słowy, przyjdzie na obłoku. Czy przyszedł już na obłoku? Nie. Niektórzy ludzie tak myślą, ale nie bierzmy ich pod uwagę. On nie przyszedł jeszcze na obłoku. To znaczy, że jest po prawicy Boga w niebie. Gdy Szczepan był kamieniowany, spojrzał w górę i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. To niezwykłe, że Jezus ukazał się temu męczennikowi. To wspaniałe. Jednak Jezus jest tam już od około 2000 lat. Nie ma go tutaj. Nieważne, że mówisz, iż jest w twoim sercu. Jest w nim Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa, ponieważ Duch Święty odnosi się do Ducha Boga Ojca. W Ewangelii Mateusza 10:20 Jezus powiedział, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Wiecie, kto przeze mnie teraz przemawia? Duch mojego Ojca. Jestem przyzwyczajony do głoszenia, a to nie jest takie proste. Każdy, kto już głosił, wie, że jest to marna, marna rzecz. To jest okropne, nie potrafię głosić, ale nagle coś się dzieje. Duch mojego Ojca zstępuje na mnie i zaczynam mówić Słowo Boże. To jest wspaniałe. On jest niezwykły. Nigdy nie pozwolił mi być jałowym. On nigdy nie pozwolił mi, bym wysechł. On nigdy nas nie opuści i nie zostawi. Jest Duchem Boga Syna. Powtórzę to. Duch jest Duchem Boga Syna. List do Filipian 1:19. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. W jaki sposób oni współdziałają? Pierwszy list do Koryntian 12:5-7 daje nam pewien wgląd. Czytamy, i różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Pierwszy list do Koryntian 12:5-7. Widzicie, o czym tu mowa? Widzimy tu, jak oni współdziałają. Mamy Ojca, który działa. Tak? W wersecie 6. On zapoczątkuje działanie. Syn zarządza, a Duch Święty się przejawia. Posłużę się przykładem. Załóżmy, że budujemy dom, dobrze? Co trzeba zrobić, aby zbudować dom? Potrzebny jest architekt, kierownik i wykonawcy robót, pracownicy, podwykonawcy, prawda? W tym przykładzie, nieudolnym, ale prawdziwym, Bóg Ojciec jest architektem. Jezus jest kierownikiem, a Duch Święty jest pracownikiem, który buduje dom. On realizuje zaplanowane dzieło, rozumiecie? Jezus powiedział, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, Ewangelia Mateusza 12:28. Słyszycie? A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, ale w Ewangelii Łukasza czytamy tak. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, ta sama sytuacja. Mateusz pisze, Duch Boży, Łukasz zaś palec Boży.
Tak więc Duch Święty jest palcem Bożym. Musicie coś zrozumieć. Grecy zawsze pisali zgodnie z formułą. Wszystkie ich posągi i inne dzieła tworzono zgodnie z ustaloną formułą. Pisarze hebrajscy zawsze pisali zgodnie z zasadami. Dlatego on w rzeczywistości nie jest palcami. Działanie Ducha Świętego mogę porównać do ręki, która wykonuje polecenia mojej głowy. Duch Święty jest przedstawiony jako palec Boży, ręka Boża, ramię Boga. Wyprowadził ich mocną ręką i podniesionym ramieniem. Wyprowadził ich przez swego ducha. Spójrzmy na Psalm 8:4. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. To Duch Święty umieścił gwiazdy na orbitach. On uczynił księżyc i ziemię, gdyż jest napisane: dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. To On realizował stworzenie. To dlatego unosi się nad wodami, czekając na inicjatywę architekta i zarządzenie Syna, gdyż Jezus jest Słowem Bożym. Gdy Bóg rzekł: niech stanie się światłość, Syn zarządził zamiarem Ojca, a Duch to urzeczywistnił. To wspaniałe, to niesamowite. Księga Izajasza 4:12 to jeden z moich ulubionych wersetów o Duchu Świętym. Kto, posłuchaj tych słów, kto zmierzył swoją garścią wody? Pomyśl o tym, on trzymał cały ocean w swojej dłoni. I piędzią wytyczył granice niebiosom. Widzimy tu ducha w działaniu. A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. To właśnie jest Duch Pański. Widzicie, jak jest potężny? Rozumiecie, jak jest potężny? Pamiętacie, gdy powiedziałem, że zgodzili się z Ojcem i Synem, by przyjść i zamieszkać w nas? Powinniśmy upaść na kolana. W Księdze Rodzaju 2:7 czytamy o stworzeniu ludzi. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Kto to uczynił? Duch Święty. Skąd to wiem? Ponieważ w Księdze Joba 33:4 czytamy: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. To On tchnął w nozdrza Adama dech życia. Nie tylko w Adama, ale w każdego z nas, gdyż w Psalmie 139:13 czytamy: bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Właściwie to Duch Boży ukształtował wszystko, co widzimy. W Księdze Przypowieści 26:10 czytamy: Wielki Bóg, który wszystko ukształtował. To On zrealizował twórcze pragnienie Ojca. Duch Święty jest Bogiem. Jak należy się do Niego zwracać? Jakie ma imiona objawione w Słowie Bożym? W Biblii nazywany jest Duchem Świętym 96 razy, jest nazwany Duchem Pańskim 28 razy, jest nazwany Duchem Bożym 26 razy, jest nazwany Wiecznym Duchem, jest nazwany Pomocnikiem, jest nazwany Pocieszycielem, jest nazwany Świętym, jest nazwany Panem, jest nazwany Duchem Prawdy, jest nazwany Duchem Chrystusa, Duchem Prawdy, Duchem Waszego Ojca, Duchem Bojaźni Pańskiej. Duchem chwały, Duchem łaski. Jest nazwany Duchem Jezusa Chrystusa, Duchem sądu, płonącym Duchem, Duchem wiedzy, Duchem życia, Duchem miłości, Duchem potęgi, Duchem mocy, Duchem proroctwa, Duchem objawienia, Duchem rozsądku, Duchem zrozumienia, Duchem mądrości, Duchem świętości. To wspaniałe. Duch Świętego Boga.
Jezus polegał na Duchu Świętym, został poczęty z Ducha. Był nauczany przez Ducha. Był wzmacniany przez Ducha. Nie uczynił żadnego cudu, dopóki nie został ochrzczony przez Ducha nad Jordanem, gdyż w Ewangelii Jana czytamy, że pierwszego cudu dokonał w Kanie Galilejskiej, gdy został ochrzczony. Duch spoczął na nim, był prowadzony przez Ducha, mówił tylko to, co usłyszał od Ducha. W Ewangelii Jana 14:10 Jezus powiedział: słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jezus nie powiedział: Ojciec w niebie, ale Ojciec, który jest we mnie. Chwileczkę, John, poczekaj. Masz na myśli, że mówi o Duchu Świętym jako o swoim ojcu? A dlaczego nie? Zobaczcie, co anioł powiedział do Józefa. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Dlaczego nie miałby nazwać go Duchem mojego Ojca? Jezus i Duch Święty działali w jedności, ramię w ramię, gdy byli na ziemi. Właściwie Jezus stwierdził: Syn nie może sam z siebie nic uczynić. Jeśli Jezus współpracował blisko z Duchem Świętym, aby wypełnić swoją misję, którą dostał od Boga, o ileż bardziej my potrzebujemy wsparcia Ducha, aby wypełnić naszą misję. Nikt nie zna Ducha Świętego lepiej niż Jezus. Musimy więc najpierw patrzeć na Jezusa, aby zrozumieć, jak przebywać z tą wspaniałą osobą Trójcy. W Ewangelii Jana 14 Jezus mówi: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Niewierzący nie może go przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To interesujące, czyż nie? Mówi o Duchu Świętym i posłuszeństwie do Niego, Jego panowaniu i Jego słowie. Słowa Piotra z Dziejów Apostolskich 5:32 są także interesujące. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Dlaczego o tym nie mówimy? Bóg daje Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Jezus powiedział: dam wam innego Pocieszyciela. Spójrzmy na słowo innego. W Nowym Testamencie są dwa greckie słowa przetłumaczone jako inny. Te słowa to heteros i allos. Heteros znaczy inny, innego rodzaju. Allos oznacza inny tego samego rodzaju. Pytanie brzmi, którego słowa użył Jezus? Chciałbym, żebyście to zrozumieli. Dawidzie, przyjdź tutaj. To jest Dawid. Jeśli dam mu jabłko, a on je zje, i zapytam go: Dawidzie, chcesz jeszcze inne? Gdy dam mu pomarańcze, to dam mu inny owoc, ale innego rodzaju. Jeśli dam mu inne jabłko, to będzie ten sam rodzaj. Pomarańcza reprezentuje heteros, jabłko odnosi się do allos. Którego z tych słów użył Jezus? Użył słowa allos. Powiedział: Duch Święty będzie dokładnie taki jak ja, identyczny. Powiedział, że pośle do nas innego pomocnika. Powiedzcie pomocnik. Greckim słowem jest tu parakletos. Co ciekawe, to słowo zostało użyte w odniesieniu do Jezusa w drugim liście Jana. Mamy orędownika u Ojca. To słowo określa funkcję Jezusa jako parakletos. Co to oznacza? Co oznacza to greckie słowo? Używano go do opisywania prawnika, który bronił czyjejś sprawy, a także osobistego doradcy lub instruktora. Słowo parakletos można podzielić na dwa słowa: para i kaleo. Para znaczy bardzo blisko. Paweł użył tego słowa para, aby opisać swoją relację z Tymoteuszem. Nikt nie był bliższy Pawłowi niż Tymoteusz.
Użył tego słowa, aby opisać, jak blisko był z Tymoteuszem. Rozumiecie? Moja żona, Liza, jest dla mnie para. Nikt nie jest dla mnie bliższy niż Liza Bever. To słowo dokładnie opisuje moją relację z nią. Kaleo znaczy zaprosić albo powołać. To słowo jest często użyte przez apostołów, którzy opisywali swoje powołanie. Innymi słowy, gdy Paweł mówił, jestem powołanym apostołem do pogan, rozumiecie? Pojęcie powołania przywołuje myśl o przeznaczeniu i działaniu. Gdy połączymy te dwa greckie słowa razem, to zrozumiemy słowa Jezusa. Mianowicie, Duch Święty został powołany, by nieustannie być blisko nas, by instruować nas w chodzeniu z Bogiem. To właśnie jest Jego zadanie. Robi to przez cały czas, gdyż Jezus powiedział, będzie z wami na wieki. Nigdy was nie zostawi, ani nie opuści. To wspaniale. Jezus mówi, tak samo jak ja byłem z wami, tak będzie i On. Często słyszę, jak ludzie mówią, o, gdybym tylko mógł chodzić z Jezusem, zadałbym mu tyle pytań. Dlaczego nie zadasz tych pytań Duchowi Świętemu? Czy wierzysz, że jest tylko bytem? Sądzisz, że jest zaledwie Bożym działaniem? A może jednak wierzysz, że jest osobą? Jeśli wierzysz, że jest osobą, to zaczniesz zadawać mu pytania. Przecież on wie wszystko. Mówiłem już o tym i powiem jeszcze raz. Myślę, że jest on najbardziej ignorowaną osobą w Kościele. Ile razy idziemy do Kościoła i nawet się o nim nie wspomina? Jak często chrześcijanie przez cały dzień nie wypowiedzieli ani słowa do tego, który jest w nich, są z nim przez cały czas? W Ewangelii Jana 16:7 Jezus powiedział coś niezwykłego. Lecz ja wam mówię prawdę. Przez 3,5 roku był z uczniami i wszystko, co mówił, wypełniło się. Powiedział do wiatru, ucisz się i wiatr ustał. Powiedział, w tym miejscu znajdziecie osiołka i tak się stało. Nie musieli przeglądać ofert na Allegro. Powiedział im, gdzie znajdą osiołka. Wiedział, że w grupie jest złodziej i tak właśnie było. Powiedział o tym, co stanie się z nim w Jerozolimie, że starsi oddadzą go w ręce grzeszników. Wszystko, co mówił, wypełnia się. Po 3,5 roku przebywania z uczniami swoją wypowiedź zaczynał od wstępu. Lecz ja wam mówię prawdę. Innymi słowy, to, co im powie, jest tak ważne, że chcę im zwrócić na to uwagę, aby nie mieli żadnych wątpliwości. Ten, który nigdy nie skłamał, nie może kłamać. On mówi, lecz ja wam mówię prawdę. To jest prawda. Jak brzmi dalsza część tego wersetu? Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Anglosaski przekład New Living Translation oddaje to lepiej. Najlepiej dla was, żebym ja odszedł. Dlaczego to takie ważne, aby Jezus odszedł? Pomyślcie. Gdyby Jezus pozostał, nie mielibyśmy czasu, aby z Nim porozmawiać lub spotkać się z Nim. Musielibyśmy złapać samolot do Tel Awiwu, wynająć samochód i pojechać do Galilei. Nie byłoby go trudno odnaleźć, ponieważ otaczałoby go kilka tysięcy ludzi czekających w kolejce, aby móc zadać mu pytanie. Oczywiście musiałby spać, musiałby jeść. Może miałby dla nas 14 godzin, a ludzie przychodziliby tłumami, aby z nim porozmawiać. Kiedy jednak myślimy o Duchu Świętym jako Jezusie, uczącym jak Jezus, opisującym Boże sprawy jak Jezus, Duch Święty nie musi spać. Nie musi jeść. W tym samym czasie może prowadzić 10 tysięcy różnych rozmów osobiście z 10 tysiącami ludzi. Dlatego Jezus powiedział, lepiej dla was, żebym ja odszedł. W następnej sesji będziemy mówić o osobistej relacji z Duchem Świętym.